Siemaneczko, jak wiecie z ostatniego filmu, kupiłem Pajero, które miałem cały jeden dzień, bo uszkodziłem je w górach. No i taki update do całej sprawy, nadal go nie mam. Po około półtorej tygodnia chłopaki stwierdzili, że nie wiedzą, co tam jest nie tak, że wszystko w zawiasie jest ok, nic nie jest urwane, nic nie jest zepsute, wszystko jest dobrze, a z jakiegoś powodu tylne koła są rozjechane. Gdzieś tam ktoś na forum powiedział mi, że z tyłu w Pajero można regulować coś, nie pamiętam już nawet co, że można tam wyregulować te kąty nachylenia, żeby nie były takie, chyba geometria, bo tam są sanki czy coś, no generalnie ja się na tym nie znam, także dostałem informację, że można coś takiego wyregulować, a chłopaki we wtorek przewieźli auto do Tomasza Habdasa i on już twierdzi, że wie, jak to zrobić i się na tym zna i on to obejrzy i możliwe, że to zrobi. To jest chyba serwis B-Power, Shell B-Power, nie jestem pewien. Teraz auto tam stoi, także no wciąż go nie mam, nie? Nacieszyłem się nim jeden dzień i nadal go nie mam, ale jak wiecie, kupiłem, znaczy szukałem cały czas samochodu też pod rajdy i musiałem zmieścić się w budżecie takim, żeby za sprzedaż samochodu, czyli Jeepa, którego sprzedałem, i motocykla, tam miałem około 40 paru tysięcy, musiałem zmieścić się w tym, żeby kupić sobie i wyprawówkę, i rajdówkę. Za Pajero dałem 33,5, więc no nie zostało mi wiele, także wymyśliłem, że kupię sobie Suzuki Vitara albo Suzuki Samuraja, no bo to są małe, zręczne autka, w których no na pewno no dają radę, nie? Zresztą jak się je widzi, to one dają radę po prostu, no wszędzie wjadą, wszędzie się zmieszczą, wszędzie się obrócą i tak dalej. Natomiast dostałem taką informację od paru ludzi, w sensie dostałem informację, no po prostu ludzie mówili, że to co widać na tych zawodach, to są Vitary czy tam Samuraje mega zmodyfikowane, nie? Samuraje na sprężynach, z innymi mostami, tak samo właśnie w Vitarach, tam muszą być mosty wymienione albo jakieś wzmacniane półosie, które kosztują kupę kasy, bo inaczej to się wszystko urywa i tak dalej. No ale ja miałem taki budżet, jaki miałem, więc i tak szukałem nadal tej Vitary. No i pojechałem z kuzynem Adamem oglądać już kolejną, bo ile tych Vitar widzieliśmy, to w tym budżecie 10, 12 tysięcy, 15, no to były z reguły mega zjedzone przez rudą albo po prostu zmęczone życiem okrutnie. No a nie chciałem, żebym wyjechał w pierwszy rajd i ona mi się w połowie złamie, no nie? Także zaczęliśmy szukać czegoś, znaczy no szukaliśmy i oglądaliśmy jedną za drugą. I jechałem prawie 200 km pod Łódź zobaczyć auto i po 100 km rozmowy z Adasiem wyszło, że mówię, w podobnym budżecie 10-15 wyskoczyło mi kilka Opel Fronter, nie? I mówię, że on tak się na mnie patrzy, Frontera, a bierzesz w ogóle Fronterę pod uwagę? I mówię, wiesz co, no nie, nie brałem nigdy tego samochodu pod uwagę, bo on jest duży i w ogóle Opla jakoś nie brałem pod uwagę. Natomiast no widziałem, że w takim budżecie są. A on mówi, słuchaj, Artur Bodurowicz dzisiaj do mnie rano napisał, bo swoją drogą Artur Badurowicz wcześniej odezwał się do nas, że może mi sprzedać Patrola tam za jakąś kwotę rajdowego i w sumie nawet myślałem, żeby go wziąć, ale napisał mu rano, że jednak się rozmyślił, nie sprzeda go, bo to za fajne auto, jednak chce go sobie zostawić, ale Uja ma samochód Opla Frontera, którego wszyscy znają, ten samochód, który jest naprawdę dobry, świetnie zrobiony. Tylko że Uja już, no już mu się nie chce za bardzo jeździć. Może się z nim dogadam i bym go sprzedał, bo auto stoi po prostu. No i wziąłem, mówię, kurde, już jedziemy tam 100 kilo osób, jesteśmy, przyjechaliśmy do gościa. No chodźmy do niego i pogadajmy. No i od słowa do słowa, co prawda chciał trochę więcej pieniążków niż ja miałem założone, ale mówię, dobra, zobaczymy go. Zawróciliśmy, 100 km z powrotem. No i pierwszy raz poznaję się właśnie z Ują, cyk, wbijamy tę piąteczkę i tak dalej i tłumaczy mi, co jest w tym aucie zrobione, nie? Tam wzmocniona maglownica, swap silnika na 3.2 V6, mosty pozmacniane, no ramę powiedział, że ma zamiar wypiaskować i zabezpieczyć i obstukaliśmy ją całą, była jak dzwon. No oczywiście stalowe zderzaki, winda i tak dalej, i tak dalej. Bagażnik dachowy, pokazywał mi filmiki, jak ona robi, bo ona była nie na chodzie, nie? Nie była poskładana, więc oglądałem ją po prostu, oględziny samochodu, który stoi w garażu i powiedział, że jakbym ją chciał, no to za półtorej miesiąca będzie gotowa. Tak miesiąc do półtorej, to ona będzie gotowa. Wiecie co? Wbrew wszelkiemu rozsądkowi zapłaciłem mu zaliczkę tysiaka, dogadałem się z nim na jakąś tam kwotę, no i jestem właścicielem, będę właścicielem Opla Frontery na rajdy. Także zobaczymy. W Fronterze będziemy zdobywać nią puchary, mam nadzieję, ale będziemy ją też mocno upalać, także ona na bogerach jest, także musi wyrywać i tak dalej. Ale kupiłem dwa samochody.
Ja ani jednego fizycznie nie mam, nie? Dlatego nie ma dzisiaj filmu z terenu, tylko jest taki film podsumowujący. Mam nadzieję, że następny już będzie chociażby z Pajero. Natomiast, no, wydałem kupę szmalu i nie mam żadnego auta. Także słuchajcie, ziomeczki, życzcie mi powodzenia. Mam nadzieję, że jak najszybciej i Pajero i się naprawi, a Frontera się pojawi i zaczniemy już pokazywać jakieś tam rzeczy, bo pod koniec tego miesiąca jestem zapisany na zawody, na pieczątki i mam nadzieję wygrać, nie? Przynajmniej podium, kurde, tym razem mam nadzieję na podium. No i cóż, widzimy się w następnym filmie, mam nadzieję, że już z terenu. Trzymajcie się, ziomeczki, yo!